Do tego wypadku doszło w dniu dzisiejszym około godziny 14:40 na drodze wojewódzkiej nr 450 na ulicy Mirkowskiej w Wieruszowie, tuż przed skrzyżowaniem z ulicą Ostrzeszowską. Z wstępnych ustaleń kierująca pojazdem marki Volkswagen Polo 19-letnia mieszkanka powiatu wieruszowskiego potrąciła małoletnią, 8-letnią dziewczynkę, która z nieustalonych do chwili obecnej przyczyn znalazła się na jezdni. W wyniku tego wypadku małoletnia doznała obrażeń ciała. W chwili obecnej trwają czynności hospitalizacyjne dziecka prowadzone przez zespół ratownictwa medycznego. Na miejscu wylądował też helikopter z lotniczego pogotowia ratunkowego. Wykonujemy czynności wyjaśniające na miejscu tego zdarzenia. Ustaliliśmy, że kierująca 19-latka Volkswagenem Polo w chwili tego zdarzenia była trzeźwa. Z wstępnych ustaleń wynika, że stan poszkodowanej małoletniej, poszkodowanego dziecka jest dosyć poważny.